Dzień dobry Państwu. Nie od dziś wiadomo, że dieta w naszym życiu odgrywa bardzo ważną rolę. Nie ma również co ukrywać, że nasz organizm starzeje się i wraz z wiekiem potrzebujemy czegoś więcej lub mniej. O diecie u osób 50+ porozmawiam z moim gościem, a jest nim dietetyczka Natalia Padzik. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, bardzo mi miło. Co wpływa na proces starzenia się naszego organizmu? Na samym początku chciałabym zaznaczyć, że tak naprawdę proces starzenia jest czymś nieuniknionym i naturalnym, więc tak naprawdę nie ma możliwości uniknięcia tego procesu. Ale są czynniki te środowiskowe, zewnętrzne, które mogą znacząco przyspieszyć ten proces. I takimi czynnikami na pewno są nieprawidłowe nawyki żywieniowe, ograniczona do minimum aktywność fizyczna, niewystarczająca ilość snu, stres, używki typu palenie papierosów, alkohol, narkotyki, promieniowanie UV i naprawdę tych czynników jest wiele, bo chociażby można zaliczyć tutaj zanieczyszczenie środowiska, bakterie, ale takie podstawowym filarem jest prowadzenie zdrowego stylu życia i w miarę możliwości unikanie tych szkodliwych czynników, które właśnie mogą zapobiec przyspieszeniu tego procesu starzenia się. A jeżeli chodzi o metabolizm, czy to prawda, że on w tym wieku zwalnia, że w ogóle wraz z wiekiem i starzeniem się naszego organizmu zwalnia? W tym momencie pewnie wiele osób rozczaruje, ponieważ nie jest to prawdą. Czyli mit. Tak, mit. Niezależnie od tego, czy mamy 30 czy 50 lat, nie ma czegoś takiego jak zwolniony metabolizm i nasze nadprogramowe kilogramy, bo często w tym wieku borykamy się z tym, że jednak ta waga jest większa niż za młodości. Nie wynikają z naszego wieku, tylko i wyłącznie są spowodowane generowaną nadwyżką kaloryczną przez dłuższy okres czasu. W badaniach odnotowuje się owszem spadek tempa metabolizmu, ale dopiero po 60 roku życia w bardzo powolnym tempie, bo około 0,7% na rok, więc to bardzo powolne tempo, więc taka wymówka dopiero będzie akceptowana po 70 roku życia. To, co przede wszystkim wpływa na ten nasz metabolizm i to, że borykamy się z tymi nadprogramowymi kilogramami w tym starszym wieku, no to przede wszystkim to, że z wiekiem komfort naszego życia wzrasta. Zamiast odkurzyć domu, kupujemy roboty, które zrobią to za nas. Zamiast iść na zakupy, wybieramy zakupy online z dostarczeniem pod drzwi. Zamiast iść na spacer, wybieramy kolejny ulubiony serial. I tego jest naprawdę wiele, wiele. Jednak następnym razem, zanim oskarżymy ten swój metabolizm, no to lepiej przeanalizować, jak wygląda faktycznie ta nasza codzienna aktywność fizyczna i zastanowić się, jakie zmiany możemy w tym wprowadzić. Żeby było lepiej i żeby faktycznie nie zganiać tego całego zła na ten wolny metabolizm. I też często wiem, że wiele osób myli pasaż jelitowy i liczbę wypróżnień z szybkością metabolizmu i nie jest to prawdą. Czyli mamy kolejny mit. Tak, to są zupełnie dwie inne kwestie i po prostu no nie. Mamy tak, jeden mit, drugi mit, a jeżeli chodzi o białko, czy to prawda, że to jest podstawa żywienia u osób starszych? Białko to w ogóle jest podstawa żywienia na każdym etapie życia. Pełni ono bardzo wiele ważnych funkcji w naszym organizmie i w diecie osób starszych zapobiega ono zmniejszaniu masy mięśniowej. Pomaga też w regeneracji i odbudowie organizmu, a co za tym idzie, wspiera prawidłowe funkcjonowanie tego organizmu w tym wieku starszym. I takie zapotrzebowanie, żeby sobie zapewnić tą utratę masy mięśniowej na to białko, to będzie 0,9 g na kilogram masy ciała. I żeby zapewnić sobie te odpowiednie spożycie, no to warto do tej naszego codziennego jadłospisu włączać takie produkty jak drób, chude mięso, ryby, nasiona roślin strączkowych. To w takim razie przejdźmy do tej odpowiedniej, zbilansowanej diety dla osób właśnie 50+ i podzielmy to, jak ona powinna wyglądać u kobiet, a jak u mężczyzn, bo u kobiet też nie ma co ukrywać, że to jest czas, kiedy mogą wchodzić w okres menopauzy. Na pewno jest to czas, w którym wchodzą one w ten okres menopauzy, borykają się wtedy z różnymi dolegliwościami. Jednak myślę, że nie są to jakieś aż takie drastyczne różnice w tym żywieniu. Najważniejsze to jest stosować się tych zasad zdrowego żywienia, jeśli nie występują żadne jednostki chorobowe. Czyli przede wszystkim jeść warzywa i owoce, powinny być one naszym główną takim składnikiem naszej diety. Jeżeli nie są dobrze tolerowane w takim stałej formie surowej, no to można
je przecierać, gotować, miksować. Na pewno trzeba wybierać produkty pełnoziarniste, zbożowe. Warto dbać o dobrej jakości tłuszcze roślinne, czyli olej, oliwa z oliwek, olej rzepakowy, awokado. Do diety powinny być włączone co najmniej 2 razy w tygodniu tłuste ryby, które są źródłem kwasów omega-3. No to kwasy omega-3 też na pewno dobrze wpływają właśnie na te problemy w czasie menopauzy. Dokładnie. No i nawodnienie, które jest takim dosyć popularnym problemem w ogóle w społeczeństwie, bo pijemy za mało. I tutaj warto wybierać wysoko zmineralizowaną wodę, czy też słabe napary z herbaty lub herbatki ziołowe. Mhm. I to dotyczy obu płci, i kobiet i mężczyzn? Myślę, że tak. No, są jakieś na pewno tam różnice, kiedy kobieta boryka się z jakimiś problemami, ale to są kwestie bardzo indywidualne i już dobierane naprawdę w sposób indywidualny. Mhm. Do każdej osoby, do każdego człowieka. Powiedzmy krótko, czego absolutnie unikać w diecie po osiągnięciu tego progu wiekowego, czyli 50+. Przede wszystkim wysoko energetycznej, wysoko przetworzonej, obfitującej w tłuszcz żywności, czyli fast foodów, różnego rodzaju ciasteczek, nawet tych domowego wyrobu, słodkich napoi, no i soli, która powinna być używana z bardzo dużym ograniczeniem, z naciskiem na bardzo. Warto zastąpić ją ziołami, które oprócz tego, że sprawią, wydobędą taki prawdziwy aromat tej potrawy, to pozytywnie wpłyną na zdrowie. A powiedziałeś, że cukier, czyli ciasteczka, nawet te domowego wyrobu niekoniecznie, czyli w ogóle wyeliminować cukier, czy podejść do tego zdroworozsądkowo? A co na przykład jeszcze z alkoholem? Jeśli chodzi o cukier, no to na pewno ograniczyć go do minimum. Wiadomo, nie możemy też popadać w takie, tak nazwę, paranoję, bo wszystko z rozsądkiem. Wiadomo, że jeżeli idziemy do kogoś na imieniny, no to nie będziemy mówić, że nie jemy ciasta, bo to też zależy od naszej kultury i po prostu grzeczności, że ciasta polują na naszych stołach prostu ten jeden kawałek nam od czasu do czasu nie zaszkodzi. Dużo w internecie jest też dostępnych takich zdrowych zamienników tych różnych ciasteczek, więc warto, żeby to one bardziej królowały na naszym codziennym jadłospisie, żeby były słodzone jakimiś daktylami, słodzikami i tego innego typu rzeczami. A jeżeli chodzi o alkohol, no to na pewno wyeliminować go po prostu. Tylko tyle albo aż tyle. Umówmy się, że nie ma tak naprawdę żadnej prozdrowotnej dawki alkoholu, mhm, i nawet ta lampka czerwonego wina nie wpłynie pozytywnie na nasz układ krążeniowy czy na zdrowie naszego serca i nie usprawiedliwiajmy sobie tym sięgania po tę używkę. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i za te cenne informacje. Dziękuję również. Państwu dziękuję za uwagę i oczywiście widzimy się za tydzień o stałej porze.